Raindrops, drop top, drop top, smoking, no cook in the hot box. Cricket, fucking on your bitch, yeah, cooking the dope in the crock pot. Siema, tutaj Abez, dzisiaj witam was bardzo i to bardzo serdecznie w recenzji petard Flashbanger, z tego co pamiętam, od Pyro Moravi. Jest to petarda ze stroboskopem, jak widać 6 sztuk. W opakowaniu, za takie opakowanie musimy zapłacić 2 zł. Na jedną petardę przypada, z tego co pamiętam, 3 gramy mieszanki. Może będzie jeszcze napisane na petardzie. Tak, nie, o, nawet więcej. Nie wiem, czy będzie widać. Złapię ostrość. Wątpię. Kurde, nie wiem. Dobra, nieważne. Jest 3,3. To nawet więcej. Petardka to sama wygląda tak. Ląd jest taki wystarczający. Mam nadzieję, że będzie lepszy niż ten piratkowy ląd. I no, większość tej mieszanki nek to jednak będzie stroboskop, a nie sama. Dość ładnie, dość przyzwoicie. Rzucimy jeszcze. W sumie rzucimy z dwie. I podsumujemy nasz wspaniały produkt i zobaczymy, jakie zniszczenie na trawie zrobiły te petardy. Od razu mówię, że dym z tego stroboskopu strasznie, strasznie śmierdzi. Ale no, my nie będziemy tego wąchać, tylko odpalać, tak? Więc nie powinno to jakoś... Dobra, tutaj wybuchła pierwsza, nie widać za dużego zniszczenia, bo tutaj jakaś gałąź leży, nieważne, a tutaj wybuchły kolejne. Dobra, tutaj się żarzy, to ja to wolę zadeptać. Tutaj już trochę jakieś zniszczenie widać, choć po petardzie dość dużo zostało, ale jaka ocena będzie dla tych petard? Myślę, że taka dobra 8, dlatego że jest to stroboskop z petardą i za 6 takich stroboskopików musimy zapłacić 2 zł i mamy jeszcze efekt wybuchu. Według mnie spoko, na pewno lepsze niż te jakieś piraty po 2 zł czy inne rzeczy, więc tak czy tak według mnie warto kupić, bo nie dość, że ma dość taki, no, krótki stroboskop, ale dość intensywny oraz, tak jak mówiłem, jest wybuch. Więc myślę, że na tą 8 rzeczywiście zasługują. No i wyczekujcie kolejnych testów. I trzymajcie się. Cześć.